I jest z nami Agnieszka Białek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witaj Tomaszu. No właśnie, pozdrowimy pana Jarosława Makucha, prawda, który napisał list do redakcji. A co tam? Dokładnie, pozdrowimy pana serdecznie. No cóż, mogę powiedzieć, przykro mi, bo staram się jak mogę tutaj docierać do Państwa z informacjami. Nie każdy ma talent lingwistyczny, jeżeli no bolą uszy, to jedynie z mojej strony mogę powiedzieć tyle. Przykro mi, że taka sytuacja ma miejsce, niemniej jednak zachęcam do wsłuchiwania się w informacje, bo myślę, że są one dosyć ciekawe. Ty jesteś naszą korespondentką, pan Jarosław Makuch, mam nadzieję, wciąż będzie naszym słuchaczem, nie będzie korespondentem. No ale cóż, wracamy teraz do tego wszystkiego, co dzieje się na koronawirusowym przebiegu świata, tak można powiedzieć, górnolotnie, ale rzeczywiście czarne chmury zbierają się nad Wielką Brytanią, ale również Irlandią Północną, Szkocją i Walią, bo tych zachorowań jest coraz więcej. Natomiast no, w tle też dzisiaj chyba powiemy sobie o Brexicie i o tym, co szefowa Unii Europejskiej, tak możemy powiedzieć, albo pani prezydent Unii Europejskiej von der Leyen zagroziła sądownie komu? Rządowi Wielkiej Brytanii, Borisowi Johnsonowi. Ale po kolei, Agnieszko. Zgadza się. Zaczniemy od covidowych statystyk. Ogólna liczba zgonów od początku pandemii w Wielkiej Brytanii wynosi 42 202 osoby. Odnotowano w ciągu ostatniej doby 6914 nowych zakażeń oraz 59 zgonów. Ja przypomnę Państwu, że początkiem tego tygodnia trafiłam też na informacje związane z ilością przeprowadzanych testów na COVID-19. Tych testów wykonywało się około 200 tysięcy w ciągu doby, natomiast z początkiem tygodnia trafiłam na informację, że tych testów wykonuje się na ten moment około 500 tysięcy w ciągu doby. Także tutaj ta liczba wykrywanych przypadków ma zapewnie też duży związek z ilością wykonywanych testów. Przejdźmy jednak do wiadomości prasowych. Ja dzisiaj niestandardowo zacznę od wiadomości tych brexitowych, bowiem po pierwsze zbliżamy się do ustalonej przez premiera Johnsona górnej granicy daty zakończenia tych negocjacji, którą premier Wielkiej Brytanii wyznaczył na 15 października. No i tak Independent podaje, że Unia Europejska i Wielka Brytania zaczynają powoli zbliżać się do siebie w negocjacjach. Najpierw Unia Europejska zgodziła się między innymi porzucić lub zmodyfikować kwestię połowów ryb na brytyjskich wodach oraz równego traktowania towarów po obu stronach barykady. Teraz potwierdzono podobny krok ze strony Johnsona, czytamy. Premier Wielkiej Brytanii wycofał się bowiem z kwestii negocjacji żądania dotyczącego brytyjskiego przemysłu samochodowego. No, tym samym części samochodowe importowane na wyspy z krajów takich jak Japonia nie będą traktowane jako brytyjskie pomimo zastosowania ich w brytyjskich samochodach. Części te mogą otrzymać nowy podatek, nawet jeśli istnieć będzie umowa o wolnym handlu z Unią Europejską. Informacja ta już została przekazana przedstawicielom przemysłu samochodowego na wyspach. Unia Europejska nie chciała się zgodzić na żądania Johnsona, więc on sam z tych żądań zrezygnował. Możliwe jednak, że Unia Europejska zgodzi się też na to, by części importowane w samochodach elektrycznych, akumulatorach oraz rowerach były traktowane jako brytyjskie w momencie eksportu z wyspy do innych krajów, co będzie miało duże znaczenie finansowe dla brytyjskiej gospodarki. Tymczasem, jak podaje BBC i to, o czym wspomniałeś dzisiaj, to Tomaszu, na początku. Unia Europejska rozpoczęła procedury prawne względem Wielkiej Brytanii po tym, jak ta odmówiła porzucenia swoich planów w związku ze złamaniem części porozumienia brexitowego. Posłowie brytyjscy zagłosowali za przyjęciem Internal Market Bill, co oznacza, że łamiąc umowę brexitową, prawo międzynarodowe, postępując wbrew wcześniejszym ustaleniom, zagłosowali za rządowym planem zmiany części porozumienia brexitowego między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Projekt tej ustawy dosłownie daje możliwość zerwania postanowień związanych z kwestią Irlandii Północnej. Zdaniem rządu ustawa pomoże chronić jedność Wielkiej Brytanii. Ja nadmienię tylko, iż w czasie
gdy Izba Gmin poparła tę kontrowersyjną umowę brexitową, która łamie umowę z Unią Europejską, to uchwałę sprzeciwiającą się tej ustawie przegłosował Parlament Irlandii Północnej. W związku z tym, że do 30 września rząd Wielkiej Brytanii miał wycofać się z tej ustawy, ale tego nie zrobił, to może się spodziewać oficjalnego zawiadomienia o wszczęciu odpowiednich procedur ze strony Unii Europejskiej. Sprawa ma trafić do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a konsekwencje mogą być na przykład w postaci wysokich kar finansowych. Na ten moment Wielka Brytania otrzymała w tej sprawie oświadczenie, ostrzeżenie z Unii Europejskiej w formie listu. To jest pierwszy krok przed rozprawą sądową. Unia Europejska daje Wielkiej Brytanii czas do końca listopada na odpowiedź. No i pomimo tej sytuacji trwają negocjacje Unii Europejskiej z Wielką Brytanią dotyczące umowy handlowej. Ja mam tutaj też informacje z Belfast Telegraph odnoszące się do tej sytuacji. I tu mamy dwa głosy. Głosy po stronie Sinn Féin. Unia Europejska musi chronić Irlandię przed atakiem rządu brytyjskiego na proces pokojowy. To mamy głosy po stronie Sinn Féin. Po drugiej stronie słyszymy, ustawa o rynku wewnętrznym sama w sobie nie narusza prawa międzynarodowego. Druga strona mówi o poszanowaniu wolności konstytucyjnej, gospodarczej, o integralności Wielkiej Brytanii. No jaka jest moja opinia w tej sprawie? Po pierwsze, należy zauważyć, i to chciałabym Państwu zwrócić uwagę na to, że mieszkańcy Irlandii Północnej nie chcą podejmować rozmów z tym związanych. Przypadkową rozmową nie uzyskamy informacji, co oni na ten temat sądzą. Są pewne tematy, które należą do takich tematów dosyć niebezpiecznych, a mówi się o tym dość intymnych. To jest między innymi kwestia religii i to jest kwestia również Brexitu. W związku z tym trzeba dobrze kogoś tu poznać, żeby móc sobie swobodnie na ten temat porozmawiać. Niemniej jednak, mieszkając tutaj 5 lat, będąc rezydentem tej części Wielkiej Brytanii, chciałabym podkreślić, że mieszkańcy chcą pokoju. Irlandia Północna chce pokoju. Tutaj podważane jest porozumienie wielkopiątkowe. To, co ma miejsce, trochę powoduje, że czujemy się, jakby to wszystko chwiało się na naszych oczach. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, mieszkańcy Irlandii Północnej chcą pokoju. Nie chcą żadnych działań. Być może te działania są celowe rządu. Trudno nam to powiedzieć. Na pewno z drugiej ręki, bo takie informacje z drugiej ręki do mnie docierają, że mieszkańcy Irlandii Północnej są, zawiedli się na Johnsonie. Mają oczekiwania, bo wiemy, że ten proces ciągle trwa, negocjacje ciągle trwają, mają nadzieję, zarówno jedna, jak i druga strona, że nie dojdzie do konfliktu, nie dojdzie do eskalacji konfliktu. Ten konflikt tutaj przygasł. Ta historia trwa dalej. Ja Państwu o tym wielokrotnie mówiłam. Tutaj ten podział na dzielnice, które wspierają królową, te, które są wyraźnie republikańskie, jest widoczny w postaci murów, murali, flag, kolorów, w postaci demonstracji lipcowych, ale również podczas święta świętego Patryka. To wszystko jest widoczne. Niemniej jednak konflikt jako taki wygasł i nikt nie chciałby powrotu do tego, co było stosunkowo niedawno. Tyle jeśli chodzi o moją opinię na temat tej sytuacji, która ma miejsce, która trwa, my obserwujemy. Niemniej jednak przejdźmy też do informacji gorących, bo covidowych. Tutaj podobnie jak na kontynencie w Europie sporo się dzieje. Jak podaje Independent, Matt Hancock ogłosił właśnie, że od tej pory rząd będzie podejmował kolejne decyzje dotyczące wprowadzenia ograniczeń w całym kraju oraz lokalnie na podstawie głosowań nad każdym z obostrzeń. Czyli reasumując, będą głosowania w sprawie wyboru kolejnych ograniczeń w parlamencie brytyjskim. Hancock powiedział, cytuję, potwierdzam, że w znaczących obostrzeniach epidemicznych
mających zasięg zarówno w Anglii, jak i w całym Zjednoczonym Królestwie. Będą brać udział członkowie parlamentu, będą głosować nad zasadnością wprowadzenia kolejnych konkretnych zakazów. Tymczasem w Daily Mail czytamy, że kolejne brytyjskie supermarkety informują, iż zauważalny jest wzrost zapotrzebowania na niektóre produkty. Spółek znikają papier toaletowy i mąka. Dlatego też wiele marketów na wyspach postanowiło wprowadzić ograniczenia w liczbie zakupionych produktów, na które jest teraz popyt. Ten limit na produkty wynosi do 3 artykułów na jedną osobę. Sprzedawcy zapewniają, że są przygotowani na uzupełnienie towaru znikającego błyskawicznie spółek. No i podczas przeglądu brytyjskiej prasy przewinęła mi się też informacja, że trwają prace rządowe nad wprowadzeniem nowego systemu lockdownów w Anglii i te zasady lockdownów mają być uproszczone, by nie wymagały debat, a ograniczenia były jasne i czytelne dla wszystkich. Ten nowy system ma się opierać na 3 poziomach i każdy poziom będzie definiowany poprzez konkretną liczbę nowych przypadków koronawirusa w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Wiadomo też, że każdy poziom będzie... Można by to porównać do wzoru istniejącego, na wzór stref w Polsce, strefy zielonej, żółtej i czerwonej. No i tutaj też należy podkreślić i przypomnieć Państwu, że Szkocja, Walia i Irlandia Północna wprowadzają restrykcje według własnych zasad. No i na koniec informacja, którą podaje BBC. Zapowiadane umieszczenie Polski na czerwonej liście, to znaczy związane z tym 14-dniowym okresem kwarantanny, staje się faktem. Osoby, które przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii z Polski, będą musiały odbyć 14-dniową izolację i te zasady wchodzą już od najbliższej soboty, czyli od jutra. Poza Polską na tej liście znalazły się także Turcja i Holandia Karaibska. Tyle informacji medialnych w ekspresowym skrócie ze spokojnego wciąż jeszcze Belfastu. Agnieszka Białek, panie i panowie. 10:04, natomiast jak pogodowo, czy słonecznie wciąż w Belfaście, czy zbierają się tłumy chmurnie, że tak się wyrażę, cytując pewnego poetę Ildefonsa Gałczyńskiego. I jak to wygląda pogodowo przed atakiem tego burzowego sztormu Alex, Agnieszko? Tomaszu, spoglądam przez okno i gdyby nie informacja od ciebie, że mamy tutaj mieć jakieś zmiany pogodowe, to powiedziałabym wręcz, że jest to niemożliwe. Mamy dzisiaj o tej porze, w tym momencie błękitne niebo nad Belfastem. W tym momencie pięknie, słonecznie, nic nie zapowiada jakiejkolwiek zmiany, jeśli chodzi o pogodę. Rzecz bardziej niż niespodziewana. Piękne, błękitne niebo nad Belfastem. Rzadkość nad rzadkościami. Agnieszka Białek powróci za niespełna 2,5 tygodnia. Dziękuję pięknie. Dziękuję serdecznie Państwu. Pozdrawiam. Panie i panowie, specjalnie dla Agnieszki Białek, Bruce Springsteen, Letter to You, to zapowiedź najnowszej płyty Bossa, w którym przecież płynie dużo irlandzkiej krwi. Jak mówi, czuję się tutaj.